Byłem przed chwilą z mamą w Carrefourze na zakupach i zbliżaliśmy się już do kasy, kiedy ta spostrzegła, że zapomniała kupić rękawy do pieczenia. No to mówi do mnie: Dorian, ty jestem w kolejce, ja pójdę po te rękawy. Więc stałem się w tej kolejce i czekam. Bardzo tego nie lubię, bo stresuję się wtedy, że dojdę do kasy, a mama do tego czasu nie wróci. No i stoję, a kolejka idzie coraz dalej. Gry, kurwa, tyle negatywne myśli w tak krótkim czasie. No i dalej nie ma. W koszyku dużo zakupu, bo we wtorek przyjeżdża wujek Mirek z ciocią Basią. Postanowię zaryzykować i zacząć wykładać już zakupy na taśmę. I tak wykładam, pani na kasie pik pik. Mi się już gorąco robi, bo mamy wciąż nie ma. A pani cały czas robi pik pik pik. Będzie 197 zł i 72 grosze. Kurwa mamo, gdzie jest, kiedy teraz najbardziej potrzebna? Pierdol te rękawy, w mikrofali się zrobi. Już nie wiedziałem co tej babce powiedzieć, a za mną tłum ludzi zdenerwowanych stał. Panie poczeka chwilę, bo mama jeszcze poszła coś kupić. Zaraz będzie, obiecuję. Podzieję się jak szalony, a mamy na horyzoncie wciąż nie było widać. Jakaś babka zdenerwowana zaczął już coś pod nosem mruczeć, czy długo jeszcze i że do kasy to się przychodzi, jak zakupy są kurwa zrobione. Czas dłuży mi się niemiłosiernie. Minuta trwa tyle co godzina. Mamo, wróć. Jest. Biegnie mama i pod nosem mam rocze. Już jestem. Ostatni raz tak się ucieszyłem na jej widok, jak byliśmy na zielonej szkole w Bukowinie Tatrzańskiej i mnie brzucho rozbolało i mnie mama odebrała w połowie wycieczki. Pani pichnęła na kasie jeszcze te zasrane rękawy do pieczenia i poszliśmy do domu. W domu to tak mamę skrzyczałem. Powiedziałem, że nie powinna mnie tak nigdy zostawiać, że naraziła mnie na ogromny stres, co jest bardzo nieskazane przy moim nadciśnieniu tętniczym. Ona mi tylko coś gada, że w tym wieku to ja powinienem być na takie sytuacje przygotowany i na przykład mieć już swoje pieniądze, żeby zapłacić za zakupy. Bo to chyba już najwyższy czas, żeby w końcu pójść do pracy, ty kurwa gnoju. Oczywiście nie dociera do niej argument, że ma dopiero 34 lata i jeszcze swoje w życiu napracuje. Młody jest po to, żeby się z niej cieszyć, a nie żeby zapierdalać jak wół i umrzeć przedwcześnie jak babcia Sabina, bo zapierdala po 20 godzin dziennie. Rozpisałem się trochę, bo wkurzony jestem strasznie. Następnym razem powiem mamie, żeby to ona stanęła w kolejce, kiedy ja będę szukał rękawów. Nie zobaczy sobie, jakie to jest uczucie.